W naszym studiu zapowiadany gość, pan Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa. Pogoda się robi bardzo ładna, jest coraz cieplej, idzie wiosna, ale możemy się tej wiosny nie doczekać na niektórych trawnikach, bo kierowcy, tak mówi Straż Miejska, kierowcy usilnie rozjeżdżają nam chodniki, rozjeżdżają nam skwery. Państwo mogą w tym momencie oglądać zdjęcia właśnie z akcji przeprowadzonej przez m.in. strażników miejskich. Czy rzeczywiście to jest problem w Poznaniu? Na pewno tak. 4,5 tysiąca interwencji w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o niszczenie zieleni na terenach Poznania. Ale z tych interwencji ponad 3700 to byli kierowcy. Kierowcy, którzy źle parkują, którzy wjeżdżali na tereny zielone. I teraz co to powoduje? Oczywiście, że latem czy zimą, jak jest ziemia zmarznięta, twardy, grunt jest twardy, wjedzie samochód osobowy, on nie spowoduje szkody. Jest to wykroczenie w myśl przepisów prawa, ale on nie zniszczy tego miejsca trwale. Niestety w okresie jesiennym czy wiosennym, tak jak mamy w tej chwili, grunt jest podmokły i wjazd takim samochodem na taki grunt podmokły powoduje no niestety jego całkowitą, jego długotrwałą już czy wyraźną degradację. Koła się zapadają, trawnik jest zniszczony. I powiedzmy sobie szczerze, koszt odtworzenia metra kwadratowego pasa zieleni i trawnika to jest około 250 zł. Także nie są to wcale takie małe pieniądze. A kto za to płaci? No my wszyscy, nasi widzowie, pan, ja, z podatków jest to wszystko gdzieś tam utrzymywane. Właśnie, jeżeli to jest teren należący do miasta, ale są też tereny prywatne, przy domach chociażby, czy też przy bokach, jeżeli spółdzielnia posiada takie tereny, to wtedy koszty ponoszą znowu mieszkańcy, chyba że się uda złapać kierowcę, którego można wtedy przymusić do zapłacenia. Można go ukarać, kierowcy są karani mandatami, ale to nie przekłada się na zwrot kosztów rekultywacji. Tutaj działa to całkowicie inaczej, a mianowicie w przypadkach szczególnych, kiedy zniszczenie jest bardzo wyraźne i większych rozmiarów, sporządzamy dokumentację fotograficzną, niekiedy filmową, wykorzystując kamery monitoringu miejskiego, dokumentację opisową, czyli notatka służbowa strażnika i po przeprowadzeniu już czynności służbowych wobec sprawcy, wobec kierowcy, przekazujemy takie materiały na przykład do Zarządu Zieleni Miejskiej czy do Zarządu Dróg Miejskich i tamte instytucje, tamte jednostki mogą wystąpić o zwrot kosztów rekultywacji terenu. Mówi pan, dokumentujemy, czyli to te zdjęcia robią strażnicy miejscy, czy też na przykład takie zdjęcie może zrobić mieszkaniec i ono ma taką samą wartość dowodową? Dobre słowo, wartość dowodowa. Wartość dowodowa, czyli jest ona wykorzystywana w procesie, w czasie trwania sprawy przed sądem. Dlaczego tak? Polskie prawo jest tak skonstruowane, że strażnik może wszcząć postępowanie wobec osoby, która popełniła wykroczenie, pod jednym warunkiem, że jest świadkiem tego wykroczenia. Że jest świadkiem? Że jest świadkiem, że naocznie widział, stwierdził, tak, pani Siński popełniła to wykroczenie poprzez, na przykład wjechał samochodem i zniszczył trawnik, zjechał ziemię i wiele, dziesiątki innych. Jeżeli nie jest świadkiem, a świadkiem będzie na przykład pan, pan wykonał dokumentację fotograficzną, pan widział, że Kowalski czy ktoś inny coś złego zrobił, składa pan takie oświadczenie do straży, owszem, strażnik nie może przeprowadzić całego postępowania mandatowego, ale może skierować wniosek o ukaranie do sądu, ale wtedy musi się pan liczyć z tym, że będzie pan, czy ktoś inny będzie powołany jako świadek. Wystarczy jedno tylko słowo osoby karanej. Nie przyjmuję mandatu karnego, nie zgadzam się z tym. Sprawa trafia do sądu. Stąd za każdym razem przy tego typu zgłoszeniach, a mamy ich bardzo dużo, i powiem tak, to już się naprawdę zmieniło w naszym kraju. Bardzo wiele osób współpracuje zarówno z policją, jak i ze strażami miejskimi, gminnymi, bo nie ma przyzwolenia na niszczenie, nie ma przyzwolenia na śmiecenie i oby tak dalej. Czyli teraz na każdy spacer
w związku z tą poprawą pogody powinniśmy się wybierać z aparatem i jeżeli zobaczymy jakąś taką sytuację, powinniśmy robić zdjęcie. Ale mówił Pan na samym początku, że przede wszystkim to są kierowcy, ale też piesi nie pozostają w tej materii obojętni, bo też niszczą niestety trawniki. No tak, czynników, które powodują zniszczenie, czy osób, które, sytuacji, w których, dochodzi do niszczenia zieleni jest zdecydowanie więcej. Oczywiście, że jedna osoba, czyli pieszy, który przejdzie przez trawnik, przez środek, on nie spowoduje jego zniszczenia, ale dziesiątki, setki czy tysiące osób, które przechodzą w tym samym miejscu, nie wiem, czy tutaj... Tak, mamy, mamy zdjęcie, zaraz pokażę je. Zdjęcia z Alei Solidarności. O, to jest to. To jest miejsce, w którym mieszkańcy pobliskiego osiedla, to jest osiedle Powstańców Warszawy, skracają sobie drogę ze sklepu z centrum handlowego. Skracają tak nagminnie, że wydeptali bardzo piękną ścieżkę. Na nasz wniosek Zarząd Dróg Miejskich przedłużył takie, zapory. To mamy chyba następne zdjęcie. O, tak, to jest. Zapory są, ale powiem tak, to jest rozwiązanie, to jest taki półśrodek, dlatego że nadal wolą ryzykować życiem. Ruch jest tam bardzo duży, to są cztery pasy jezdni. Nie chce im się chodzić dookoła, a przejście jest podziemne. I ryzykują jeszcze zapłacenie kary mandatu, które były tam już niejednokrotnie wypisywane. No niestety, ale tak, są ludzie. Jak widzimy zresztą na tym zdjęciu, zapory są, ale klepisko pozostało, tam nic nie wyrosło, mimo tego... W tej chwili już wyrosło, bo to były zdjęcia robione zaraz po założeniu, tych zapór, także trawa na to, żeby się odrodziła, odrosła, potrzebuje czasu. Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę naszych, widzów na... Jeszcze inny problem, który akurat teraz też bardzo często występuje w naszym mieście w związku z licznymi pracami remontowymi, budowlanymi, drogowymi i tak dalej, które są prowadzone. I często jest tak, że przenoszone są na przykład przystanki komunikacji miejskiej, że przejścia dla pieszych są organizowane w innych miejscach, nie tych, które akurat powinny być, które wynikają z planu ruchu, czy z planu zagospodarowania przestrzennego układu jezdni. I wtedy piesi bądź najczęściej no, muszą wchodzić na tą zieleń i oni ją niszczą. Jest też tak, że tereny obok budowy, tak mieliśmy przy wiadukcie w Antoninku, one są przeznaczone właśnie po to, żeby parkowały tam pojazdy, ekipy remontowej, całej budowlanej i prywatnej, i służbowe, ale jedno jest, w 90% umowy wszystkie mają jedną klauzulę, odtworzenie po zakończonej budowie, odtworzenie zieleni. I tak się dzieje, i tak jest, i tak będzie po zakończonych pracach w Antoninku. Czy nie ma się co martwić, wszystko tam wróci tak jak było, miejmy nadzieję, że tak, tam, tam interwencje podejmowaliśmy też na sygnały mieszkańców. Były problemy z zanieczyszczeniem jezdni, bo na to, przyzwolenia nie może być. Z budowy pojazdy wywoziły naprawdę tony błota, a to przy niewielkich opadach deszczu powoduje duże zagrożenie dla, innych uczestników ruchu. Ale jeżeli chodzi o zieleń, ta zieleń będzie odtworzona na pewno. Cieszymy się bardzo. Jeszcze na sam koniec, może już zostawmy temat zieleni, może pozostawmy temat trawy, a wróćmy do tego, co było wczoraj, czyli Komisja Bezpieczeństwa i podsumowanie pracy strażników miejskich za rok ubiegły. Tak, radni Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania wysłuchali sprawozdania, które prezentował Komendant Straży Miejskiej, pan Wojciech Ratman. Pytań wiele nie było, była to prezentacja, która obrazowała całe spektrum naszej, pracy. Ja powiem może tak. Oprócz tego, że zajmujemy się samochodami, co nam wiele osób wytyka, że tylko się zajmujemy samochodami, można bardzo, długo mówić, jakimi dziedzinami życia się zajmujemy. Ja naprawdę zapraszam naszych widzów, a już internautów mamy bardzo, wielu, do wejścia na naszą stronę internetową. Tam jest bardzo wiele ciekawych informacji, pokazujących, czym jeszcze zajmujemy się oprócz tych nieszczęsnych